Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w poniedziałek 14 marca 2022 roku. W dzisiejszym kanale powitamy ponownie tutaj angielskiego guru pochodzenia polskiego, czyli Tomasza Łapińskiego z kanału Haja TV. Prawda? Oczywiście, jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwią, ponieważ wczoraj zrobiłem nagranie pod tytułem Koniec sprawa, Jota przeminęła. Bardzo fajne nagranie, w którym będzie można usłyszeć coś nowego, czego jeszcze nie mówiłem we wcześniejszych nagraniach. Tak jak to się mówi, takie nowe światełko na temat tego, czego dokonał Jezus Chrystus. Więc warte obejrzenia. No i w kontrze do tego nagrania od razu widzę, już dzisiaj powstało nagranie pod tytułem, zobaczmy tu na kanał, z tym telefonem co jest? A, bo mam do góry nogami. No nie, tu jest ten kamera. O, zadziałał. A, to już zrobił dwa nagrania. 84 odcinek też zrobił, który trwa 30 minut. Jeszcze go nie oglądałem, to obejrzę później, ale tutaj zobaczmy do tego nagrania, które tam trwa 20 minut. 83 odcinek. Ja, Rzymianin, prawo, sprawca śmierci. Koniec. Prawa, Jota przeminęła. I teraz na podstawie tutaj... Kurde, blacha, siedzisz, Tomasz, w tej szoferce samochodowej, rozwozisz tam towar, a strzeliłeś se gogle, jakbyś na narty jechał w góry. No ale to dobra. I ten... Tu teraz zobaczymy właśnie, do czego doprowadza takie nauki, które ktoś sobie będzie brał jeden werset, prawda? I na podstawie tego wersetu będzie budował swoje przekonania i swoją wiarę. Tak jak Tomasz, który wierzy mocno w to, że prawo Mojżesza cały czas obowiązuje, prawda? Wszystkich, którzy po prostu... No, wszyscy według Tomasza to protestanci, katolicy i jacyś, i ktokolwiek, to chyba, nie wiem, zaczyna czytać Pismo Święte, Biblię. Według niego wszyscy są zobowiązani do przestrzegania prawa mojżeszowego, bo ponoć prawo mojżeszowe nadal istnieje. I oczywiście sam twierdzi, co jest naprawdę kpina, i tutaj, nie wiem, wstydu ten człowiek nie ma, żeby tak kłamać do tej kamery, że mówi, że on całe prawo Mojżesza przestrzega. Że on przestrzega całego prawa mojżeszowego. Przestrzega wszystkich przykazów, nakazów, wszystkich tam pouczeń, prawda, które są zawarte w prawie Mojżesza. Wszystkiego, czyli wiemy, no, przypuszczam, że też te, które dotyczą kultu świątynnego, i świąt, bo twierdzi, że przestrzega święta, prawda? A wiemy, że przestrzeganie świąt w tamtym czasie były związane ze świątynią. Tak samo, prawda? Były święta, które były oczywiście związane ze świątynią, gdzie po prostu dawało się na ofiarę zwierzęta. Także no, pytam się tylko, gdzie on się udaje, do której świątyni się udaje z tymi zwierzętami na ofiarę. No ale... Niech będzie. No i zobaczmy tutaj, jaką kontrę od razu zrobił w kontrze do mojego nagrania. Zobaczcie, co on tutaj będzie mówił. Bo oczywiście wybierze się jakiś fragment, prawda? No i teraz, ale on tutaj Romka zastrzelił, kurde, bo tu jest napisane, że prawo Mojżesza daje życie. Prawo Mojżesza daje życie. Posłuchajmy.
jak zostało usunięte prawo, tak? Właśnie natrafiłem na fajny, zajebisty materiał. W końcu, od długiego czasu szukałem takiego. Jak teraz mogę jeszcze się bardziej w swojej schizofrenii utwierdzić? Prawo się skończyło. Uwaga. A za zapchlony kundlu mówisz chyba o swojej schizofrenii, bo ty jesteś świr, tak jak od początku mówiłem. No świr taki jak ty jesteś, to jeszcze na YouTubie takiego świra nie widziałem. Był przyczyną, no niestety, śmierci, prawda? Czyli prawo było przyczyną śmierci, tak? Nie zachowywanie prawa było przyczyną śmierci, tylko prawo było. Tak, prawo było przyczyną śmierci. Prawo, które, jak jest napisane w książce, co Romek bardzo dobrze wiesz, i nie muszę otwierać, bo wiem, że wiesz. Jeżeli ktoś przestrzega, otrzyma przez nie życie. Tak? O czym Romek bardzo dobrze wiesz. Tak. Bardzo dobrze o tym wiesz. Bo tak, zapchlony kundlu, bardzo dobrze o tym wiem, że świr jesteś. Nie masz kompletnie pojęcia o tym, co pisze w Biblii, prawda? No, ale skoro twierdzisz, że przestrzeganie prawa daje życie, a przecież sam mówisz, że Jezus przestrzegał prawa Mojżeszowego, no to tutaj sobie zobaczmy do paru fragmentów teraz. Może ten, do paru fragmentów pisma sobie zajrzymy, bo ty twierdzisz, że kto przestrzega prawo Mojżeszowe, ten przez nie będzie żyć i otrzymuje życie, prawda? Bo prawo Mojżeszowe daje życie. Podczas gdy, niestety, z Nowego Testamentu wyraźnie dowiadujemy się, ale tak samo i ze Starego Testamentu czytając, że tak naprawdę to wcale tego życia to prawo Mojżesza nie dawało, wręcz przeciwnie, ono zabijało. Zabijało. No więc sobie zobaczmy tutaj. Zobaczmy sobie tutaj. Nie wiem, czy ten telefon tak kiepsko działa. Może w ten sposób będzie lepiej. O. Zróbmy w ten sposób. I zobaczmy sobie do aplikacji do Biblii. Zobaczmy sobie tutaj. Zanotowałem te fragmenty. I sobie zobaczmy, skoro twierdzisz, że prawo Mojżesza, przestrzeganie prawa Mojżesza daje życie. Podczas gdy w Nowym Testamencie dowiadujemy się zupełnie czegoś innego. Sam apostoł Paweł właśnie uczył, że Chrystus nas pod tego przekleństwa prawa wyzwolił. A ty narzucasz to prawo ludziom, twierdząc, że daje życie to prawo. Więc zobaczmy sobie tutaj do pierwszego fragmentu. Zobaczmy sobie tutaj do Jana 8:37. Do Jana 8:37 odnośnie Jezusa Chrystusa, co tam Żydzi chcieli mu uczynić. Jezus mówi do Żydów tak, oczywiście do tych wszystkich uczonych w piśmie i do tych wszystkich tam kapłanów. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Czyli jak to jest? Jezus głosi, twierdzisz, Tomasz, że Jezus przestrzegał prawo Mojżesza, więc skoro tak przestrzegał prawo Mojżesza, to czego nauczał? No musiał nauczać prawa Mojżesza i okazuje się, że na podstawie prawa Mojżesza non stop chcieli Jezusa w jakiś sposób zabić, prawda? No. Wiem, że jesteście potomcem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić. I zobaczmy sobie tutaj do następnego fragmentu, gdzie czytamy, tak, to jest też Ewangelia Jana 7:1. Potem Jezus obchodził Galileę,
Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Zobaczmy sobie tutaj teraz do 12 rozdziału, 10 werset. Czytamy tak. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, dlatego że go tam wskrzesił w szabat, prawda? W szabat. Szabaty były do przestrzegania według tego, co pisało w prawie Mojżesza. Więc arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza. Czekaj, to już było... Dobra, zobaczmy sobie teraz tutaj, do Dziejów Apostolskich. Teraz sobie przejdziemy do apostoła za chwilę Pawła. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. I tu mamy werset 17, gdzie pisze tak. Sanhedryn przeciw apostołom, czyli uczeni w piśmie, wszyscy ci kapłani, wszyscy ci, którzy tak bardzo przestrzegali prawa mojżeszowego. Sanhedryn przeciw apostołom. Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa, tutaj jakichś tam sadyceuszów i tak dalej, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. I potem to ominiemy. Zobaczmy sobie do wersetu tutaj w skrócie 33. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Nie chcieli ich zabić. Teraz zobaczmy sobie do Dzieł Apostolskich 21, werset 30. Tam do 32, prawda? Gdzie czytamy tak. Poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że cały Jeruzalem jest wzburzone. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. I tu sobie zobaczymy do 23, jak ten właśnie teraz tutaj będzie o tym opowiadał. 23, 25, 23. Rozdział Dziejów Apostolskich od 25 czytamy tak, zobaczcie, czytamy tak. Napisał też list tej treści. Klaudiusz Lizjasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi pozdrowienie. Żydzi pochwycili tego człowieka, chodzi o apostoła Pawła, i mieli go już zabić. Wtedy nadbiegłem z wojskiem i uratowałem go, dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem. Aby się dowiedzieć, co mu zarzucają, sprowadziłem go przed ich Sanhedryn. Stwierdziłem, że oskarżają go o sporne kwestie z ich prawa. Z ich prawa. Z ich prawa. Ok, teraz zobaczmy sobie tu jeszcze do Dziejów Apostolskich. Będzie 26 rozdział. 26 rozdział i werset tu mamy 21. Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Tu teraz do Dziejów Apostolskich sobie zajdziemy. Więc to były świadkowie na Radzie Dwóch. Był Jezus, był apostoł Paweł, prawda? I ja się pytam, teraz Tomasz, na jakiej podstawie mieli prawo do tego, żeby kogoś zabijać, prawda? Lub może inaczej zadam pytanie. Czyje to prawo, jakie prawo pozwalało zabijać, prawda? Jakie prawo? No ja wiem, że prawo właśnie Mojżesza. Na podstawie prawa Mojżesza mieli prawo ukamieniować, zabić kogokolwiek, powiedzmy, nie?
na podstawie prawa mojżeszowego. No ale może jest jakieś inne prawo, gdzie mieli prawo zabijać i kamieniować na podstawie innego prawa. To mi powiedz, na podstawie jakiego innego prawa, jak nie mojżeszowego, Żydzi zabijali Żydów? No bo praktycznie tam między sobą się tłukli. Przeważnie. Więc teraz trzeci świadek to będzie właśnie Szczepan. Szósty rozdział. I tutaj sobie odkąd przeczytamy, od ósmego wersetu. Wystąpienie świętego Szczepana. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Prawda? Z natchnienia przemawiał. Słyszeliśmy, jak on, czyli Szczepan, słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. No, wiemy, że tutaj Mojżesz już bardzo długo jak nie żył, prawda? Od dawien, bardzo dawna już nie żył Mojżesz, więc wiadomo, że chodzi o prawo Mojżesza, tak? Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi, czyli przeciwko prawu Mojżesza. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie, przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Prawda? Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Przeciwko jakiemu prawu? No wiemy, mieli tylko jedno prawo, prawo mojżeszowe, przeciwko prawu. I tu dalej czytamy tak. Słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia prawo, które nam Mojżesz przekazał. Prawda? Które nam Mojżesz przekazał. I teraz przejdźmy sobie do siódmego rozdziału. Od wersetu tutaj będzie 54, gdzie czytamy tak. Gdzie czytamy tak. Męczeństwo świętego Szczepana. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, czyli Szczepan, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamieniowali. I kamieniowali. Tak kamieniowali Szczepana, aż go ukatrupili. Taka jest prawda. Aż go zabili. Więc ja się pytam, Tomasz, jeszcze raz, na podstawie jakiego prawa zabili Szczepana? Usiłowali zabić Jezusa, usiłowali zabić apostoła Pawła. Pytam się, na podstawie jakiego prawa? Skoro ja powiedziałem, że właśnie to prawo było sprawcą śmierci, prawo mojżeszowe, zabijało ludzi, ty twierdzisz, że jest odwrotnie, że prawo Mojżesza daje życie. Więc ja się pytam, na podstawie jakiego prawa zabili Szczepana? I na podstawie jakiego prawa usiłowali zabić Jezusa, apostoła Pawła? Na podstawie jakiego prawa? No, to tyle w tym nagraniu.